It happens night. Dzień dobry Państwu. Po raz ostatni w tym roku wita Państwa Katarzyna Kobelska i zapraszam do obejrzenia dzisiejszego programu. W dniu dzisiejszym w Urzędzie Wojewódzkim w Chełmie z rąk wojewody chełmskiego zostały przyznane nagrody wyróżnionym jednostkom kulturalnym. Nagrody otrzymali Miejski Ośrodek Kultury w Chełmie za całokształt prac kulturalnych w roku 1993, Muzeum Okręgowe za najciekawsze wydarzenie kulturalne roku 1993, uznane też nagrodą ministra kultury, oraz Zespół Pieśni i Tańca Polesie za działalność artystyczną na terenie kraju i za granicami. Nagrody odbierali przedstawiciele poszczególnych placówek. Szopki i żłóbki to nieodłączny wystrój kościołów w okresie świąt Bożego Narodzenia. Są one mniej lub bardziej okazałe wielkością, lecz zawsze centrum uwagi skupia wizerunek nowonarodzonego Boga. Zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś narodził się wam Zbawiciel. Tym cytatem z Ewangelii świętego Łukasza przenosimy się w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Nieodłącznym symbolem tego święta są szopki i żłóbki, będące odzwierciedleniem wizji narodzin Jezusa z Nazaretu. Figurki przedstawiają rodzinę świętą, pasterzy ze zwierzętami oraz często też wizerunki trzech króli. Są to postacie przedstawione w biblijnym opisie narodzenia Chrystusa. Tradycja budowania szopki i żłóbka wywodzi się ze zwyczajów ludowych i znana jest od V wieku, natomiast w Europie rozpowszechniona została w XIII wieku przez zakon ojców franciszkanów. Żłóbek, w którym leży nowonarodzone dziecię, jest nie tylko symbolem, to dla chrześcijan wielka i święta tajemnica. Patrząc na ten żłóbek poprzez wiarę, dostrzegamy w nim Zbawiciela, który przyszedł wyzwolić nas z niewoli grzechu. Wczoraj, 22 grudnia, odbyło się otwarcie drugiej międzynarodowej wystawy May Art, czyli sztuki poczty, wyeksponowanej w pomieszczeniu Galerii Art i Galerii Bez Drzwi. Podaj mi swoją dłoń to temat akcji Jolanty Świderskiej, której efektem jest prezentowana wystawa. Koniec roku kalendarzowego to czas podsumowań i refleksji o dokonaniach minionego roku. Oto co o 1993 roku powiedzieli nam. Panie Wojewodo, u schyłku 1993 roku chciałabym zapytać Pana o pokuszenie się krótkiej oceny mijającego roku. Jaki był to rok dla województwa? Trudno jest mi oceniać mijający rok dla całego województwa we wszystkich aspektach życia.
Mogę natomiast powiedzieć o tym wszystkim, co miało związek z funkcjonowaniem administracji rządowej ogólnej, za którą jestem odpowiedzialny. Sądzę, że w wielu dziedzinach ten rok był nieco lepszy od roku 92, choć oczywiście nie był taki, jakiego by oczekiwali wszyscy mieszkańcy województwa i my również. Sądzę, że ten rok, który mija, był rokiem znacznie lepszym niż poprzedni dla wszystkich pracujących w rolnictwie, mimo wielu słabości i wielu niedociągnięć. Nie mówię tutaj o tragedii, która się zdarzyła w wyniku niesprzyjających warunków atmosferycznych, mam na myśli to gradobicie, ale sądzę, że również w tej sprawie rolnicy w miarę szybko i zdecydowanie otrzymali pewną pomoc. Sądzę, że nie wykształciły się jeszcze w rolnictwie odpowiednie instytucje, które w sposób dobry obsługiwałyby wszystkich rolników. Jest to chyba problem ogólnopolski, który mam nadzieję w najbliższych latach zostanie rozwiązany przez tworzenie autentycznych organizacji rolniczych samorządowych zajmujących się obsługą finansowo-gospodarczą rolników. Te niedociągnięcia oczywiście powodują wiele kłopotów i problemów. Myślę, że rok 93 był rokiem niezłym dla tych wszystkich, którzy w jakiś sposób związani są z kulturą i sztuką. Wbrew temu, co pisała prasa, w naszym województwie i mieście odbywało się wiele różnych imprez kulturalnych, niektóre o znaczeniu ogólnopolskim, a nawet szerzej o zasięgu światowym. Mam na myśli Polskie Lato z folklorem we Włodawie, inne imprezy organizowane przez Wojewódzki Dom Kultury, przez Miejski Ośrodek Kultury w Chełmie na pewno wniosły trwały wkład w życie kulturalne naszego miasta i województwa. Sądzę, że mijający rok był rokiem niezłym dla poprawy funkcjonowania gospodarki komunalnej. Z budżetu wojewody zostały przeznaczone na ten cel dość duże środki. One były zdecydowanie większe niż w wielu innych województwach, województwach znacznie większych od województwa chełmskiego. Myślę, że rok 93 był udanym rokiem, generalnie rzecz biorąc, dla służby zdrowia, mimo tych oczywistych kłopotów, z którymi służba zdrowia się spotyka. Został wyremontowany oddział wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, został zakupiony nowoczesny sprzęt diagnostyczny, kontynuowane były budowy pawilonów odwykowych w ZOZ-ach we Włodawie i w Krasnymstawie. Myślę, że to świadczy, pokazuje, że w tych trudnych czasach służba zdrowia w województwie chełmskim nie zaległa w letargu i nie walczy tylko i wyłącznie o przetrwanie, a w pewnych dziedzinach się rozwija. Jest to oczywiście konieczne i myślę, że to jest również, a przede wszystkim bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców naszego województwa, którzy w ten sposób uzyskują dostęp do nowoczesnych metod diagnozowania i leczenia. Za dwa dni zaczyna się nowy rok. Czego życzyłby Pan sobie w tym nowym nadchodzącym roku? No, życzenia pod moim adresem, czy te życzenia, które miałbym kierować pod swoim adresem, to są bardzo złożone i skomplikowane. Chciałbym z tej okazji przede wszystkim złożyć życzenia mieszkańcom naszego województwa. Życzenia, które będą dotyczyły i związane są przede wszystkim ze znacznie spokojniejszym życiem, zarówno w tych wszystkich sprawach zawodowych, jak i w sprawach osobistych, rodzinnych. Życzyłbym mieszkańcom naszego województwa wytrwałości, cierpliwości. Myślę, że to wszystko, co przez 4 lata ostatnie zostało nie tylko w naszym województwie, ale w Polsce wykonane, dokonane, ma charakter nieodwracalny i myślę, że na co dzień nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak daleko w innej Polsce żyjemy niż przed rokiem 89. Myślę, że o tych wartościach, które stały się udziałem wszystkich Polaków po roku 89, nie powinniśmy zapominać, niezależnie od kłopotów gospodarczych, kłopotów związanych z codziennymi troskami. Chciałbym, żeby ta świadomość stała się świadomością powszechną, a w ślad za tym, żeby poszło większe zrozumienie, większa troska o dobro ogólne, o dobro publiczne. I tego wszystkiego naszym mieszkańcom chciałbym
życzyć, oprócz oczywiście tradycyjnych życzeń, zdrowia, szczęścia i wielu tych prywatnych sukcesów i osiągnięć, które składają się na cały kształt życia. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję. Rozmawiam z prezydentem miasta Chełma, panem Januszem Markiem Pastusiakiem. U schyłku 1993 roku chciałam zapytać pana o krótką ocenę mijającego roku. Jaki to był rok dla miasta Chełma? Myślę, że pomimo wszelkich trudności, które przeżywaliśmy jako mieszkańcy tego miasta, jak również jako samorząd miejski, oceniłbym go generalnie jako rok pozytywny, ponieważ udało się przynajmniej w skali miasta osiągnąć pewne sukcesy. Przede wszystkim mam tutaj na myśli sprawę bardzo ważną dla rozwoju miasta, dla jego bieżącego funkcjonowania, a mianowicie rozpoczęcie prac, praktycznie rozpoczęcie realizacji inwestycji oczyszczalni komunalnej. Pozwoli to na, oczywiście w pewnej perspektywie, na przygotowanie się do dalszego rozwoju miasta. Być może dla przeciętnego mieszkańca naszego miasta jest to inwestycja może niezauważalna, niemniej jednak chciałbym tylko powiedzieć, że jej koszt jest planowany w tej chwili na około 100 do 150 miliardów złotych. Dlatego też, jeśli miasto dysponuje budżetem 100 miliardów, więc jest to naprawdę bardzo duże osiągnięcie, ponieważ między innymi, aby rozpocząć tę inwestycję, udało nam się zaciągnąć korzystny kredyt w Banku Ochrony Środowiska. Również inne działania inwestycyjne, mianowicie zmierzają do szczęśliwego końca i w pierwszym kwartale przyszłego roku uzyskamy efekt cieplny z centralnej ciepłowni. Jest to inwestycja, która trwa już dłuższy czas i tak jak powiedziałem, wreszcie zmierzamy do szczęśliwego końca. Udało się również pozyskać, zwłaszcza przy udziale pana wojewody, środki na to, aby również te potrzeby w zakresie ogrzewania zabezpieczyć już w tej chwili w pełni. Także nie powinno być kłopotów w przyszłym sezonie grzewczym, na pewno z ogrzewaniem. Za dwa dni kończy się ten rok. Czego życzyłby pan sobie i miastu w tym następnym roku? W następnym roku przede wszystkim wszystkim mieszkańcom naszego miasta życzyłbym wszelkiej pomyślności w gronie rodziny, w pracy zawodowej. Na pewno ten mijający rok jest rokiem bardzo trudnym. Można powiedzieć, że był rokiem bardzo trudnym. Myślę, że przyszły nie będzie o wiele łatwiejszy. Życzę Państwu przede wszystkim, aby wszelkie te trudności, jakie niesie dzień powszedni, były kompensowane poprzez wzajemne zrozumienie w Waszych rodzinach, poprzez serdeczną, miłą atmosferę. Życzę sukcesów w pracy zawodowej, w działalności społecznej, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a miastu jako pewnemu organizmowi życzyłbym przede wszystkim zwiększenia budżetu, zwiększenia dochodów, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, poprawy koniunktury, przede wszystkim dla przemysłu budowlanego. Mam tu na myśli naszą cementownię, mam tu na myśli również chełmskie zakłady obuwia i wszystkie firmy, które na terenie naszego miasta funkcjonują. Bo jeśli te firmy będą funkcjonowały, jeśli poprawi się generalnie cała koniunktura w kraju i w naszym mieście szczególnie, będzie się nam wszystkim żyło łatwiej, dlatego że i portfele rodzinne będą większe, jak również będą większe dochody miasta i w większym stopniu będzie można zaspokajać potrzeby. A tych potrzeb, jak widać, jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i za życzenia noworoczne. Dziękuję.
komendancie, u schyłku 1993 roku chciałabym zapytać pana o pokuszenie się krótkiej oceny mijającego roku. Jaki był to rok dla policji w naszym województwie? Ten rok dla policji województwa chełmskiego był rokiem trudnym. Zresztą tak jak i kilka poprzednich lat. Z tego względu, że policja chełmska jest młodą policją, ma jeszcze niewielkie doświadczenia. Ponadto w tym roku pracowaliśmy w zmniejszonym stanie etatowym w stosunku do ubiegłego roku. W zasadzie, gdyby chodziło o ocenienie stanu porządku i bezpieczeństwa, o to, czy obywatelom naszego województwa żyło się w tym roku bezpiecznie, czy nie, to nie udzielę pani jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ jest to dosyć sprawa skomplikowana. Z jakiego powodu? Ja w swojej pracy posługuję się przeważnie statystyką, która ułatwia mi oceny, ale w rozmowie z panią nie chciałbym używać zbyt wielu liczb, ze względu na to, że liczby nie odzwierciedlają ludzkich tragedii, dramatów, które się za nimi kryją. A praca policji właśnie polega między innymi na tym, żeby zwalczać przestępczość, która te dramaty przynosi. Dla mnie i dla policji istotną sprawą jest to, jak odczuwają obywatele, czy oni czują się bezpieczni w swoich domach, w pracy, w podróżach, na ulicy, na spacerze. I to jest sprawą istotną. Zwykło się kojarzyć stan porządku i bezpieczeństwa tylko i wyłącznie z policją. Ale policja jest tylko jednym, no, niewątpliwie ważnym ogniwem w systemie zapobiegania i zwalczania przestępczości, ale jednym z wielu. Jest tu miejsce dla wielu, wielu, wielu ludzi. I pani dobrze orientuje się, tak jak i nasze społeczeństwo, że wszelkiego rodzaju trudności, tego rodzaju jak zmiany w strukturach, jak niespójność polityki socjalnej, czy wreszcie trudności finansowe państwa, rodzą nowe zagrożenia i czy się chce, czy się nie chce, one wpływają na kondycję i aktywność lokalnych przedstawicieli organów władzy państwowej. To samo jeśli chodzi o polskie prawo. Prawo jest takie, które wymaga szybkiej przebudowy. Chodzi o to, żeby ono miało wartości ponadczasowe, żeby było zbliżone do standardów europejskich. Te dwie rzeczy w sposób istotny rzutowały na pracę policji w bieżącym roku, ale o trudnościach nie chciałbym zbyt dużo mówić, bo to jest problem do rozwiązania dla polityków i profesjonalistów wyższego szczebla. Natomiast nas, policjantów, niepokoi i martwi stosunek pewnej części społeczeństwa do norm etyczno-moralnych powszechnie przyjętych, a zwłaszcza do wychowania młodego pokolenia. Naszym zdaniem istnieje zbyt wielki margines swobód między domem rodzinnym, szkołą, a tak zwaną ulicą. I ten właśnie margines rodzi plagi, które później przekształcają się w przestępczość. Jest to alkoholizm, narkomania, demoralizacja, chuligaństwo. I jeśli w porę nie będziemy przeciwstawiać się tym plagom, to niestety w najbliższym okresie czasu będziemy musieli płacić srogi haracz za to wszystko. Policja chełmska starała się w tym roku wypełniać sumiennie swoje zadania. Jeszcze niepełne statystyki z tego roku wskazują, że zdołaliśmy ograniczyć przestępczość kryminalną, zahamować jej rozwój, że poprawiliśmy wykrywalność sprawców przestępstw o ponad 3%. Mniej było zabójstw, rozbojów, włamań. Jeśli chodzi o naszą pracę, kontrolowaliśmy więcej przestępców, na przykład odzyskaliśmy 69 sztuk różnej broni palnej, że pod koniec roku uporaliśmy się z plagą kradzieży samochodów. Ale ciągle w tym roku było dużo przestępstw tego rodzaju jak chuligaństwo, jak zgwałcenia, kradzieże. W tym roku również rozwinęły swoją działalność ogniwa do walki z przestępczością gospodarczą. Ogniwa te mają już spore sukcesy, jeśli chodzi o ograniczanie przemytu, o zwalczanie przestępczości bankowo-kredytowej, celnej, podatkowej. Także zajmują się rozpoznaniem i rozpracowaniem fikcyjnych firm, nielegalnych hurtowni, chroniąc uczciwych kontrahentów przed olbrzymimi stratami. I z tytułu działalności tego ogniwa wpływają, jak na nasze warunki, dość znaczne kwoty do skarbu państwa. Ale ciągle mamy problem z znajdowaniem się w obiegu wielkiej ilości fałszywych banknotów. Są próby fałszowania innych papierów wartościowych. I wreszcie chyba naszych
obywateli zainteresuje sytuacja na drogach. Gwałtowny przyrost samochodów. Brak pieniędzy i powoduje, że rozwiązania komunikacyjne, że stan nawierzchni, stan techniczny pojazdów jest w dosyć opłakanym stanie. Dzięki uporczywości wielu służb, w tym szczególnie służby ruchu drogowego, zdołaliśmy w tym roku ograniczyć o 5% ilość wypadków z ofiarami w ogóle, a ponad 10% z ofiarami śmiertelnymi, w tym 15% również jeśli chodzi o osoby ranne. Z tym, że stan bezpieczeństwa na drogach, muszę podkreślić, jest fatalny. O ile na 100 wypadków w krajach Europy Zachodniej jest od 2 do 6 ofiar, u nas ten wskaźnik wynosi 18. Jest to kilka takich wybranych zagadnień, które w tym roku charakteryzowały naszą pracę. I gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czy w naszym województwie w tym roku było bezpiecznie, to odpowiedziałbym, że nie. Ale muszę podkreślić, że było lepiej niż w innych województwach w kraju. Dlatego, że wyniki, które uzyskaliśmy, lokują nas jednak w czołówce krajowej. U nas na palcach ręki można policzyć ciężkie przestępstwa, które są plagą w innych rejonach kraju. I na przykład my jesteśmy taką enklawą, gdzie zorganizowana przestępczość ze wschodu nie wywiera jakichś poważniejszych skutków na bezpieczeństwo obywateli. Ten rok był, jeśli chodzi o wyniki, taki, natomiast dla nas, dla policjantów, był również ważny z tego względu, że poczyniliśmy pewien również postęp, jeśli chodzi o techniczne zabezpieczenie policji. W tej chwili mamy 18 szybkich samochodów, Opli, Volkswagenów różnego przeznaczenia. Dzięki uprzejmości władz lokalnych i samorządowych, w większości komisariatów są nowe, przystosowane do warunków policyjnych polonezy. Podobne polonezy znajdują się w samym mieście Chełmie. W tym roku również stworzyliśmy podwaliny pod nowoczesną komputeryzację zbiorów policyjnych. Działamy w sieci krajowej, w sieci policyjnej, a więc mamy dostęp do wszystkich interesujących nas informacji. No, w ostatniej chwili otrzymaliśmy pierwsze dostawy nowoczesnego sprzętu, w tym broni śrutowej o szerokim polu rażenia, ale bardziej humanitarnej w skutkach. A w przyszłym roku planujemy rozwój łączności, wszechstronny rozwój łączności po to, żeby być bliżej obywatela, żeby szybciej reagować na wszelkiego rodzaju wydarzenia, żeby nasz obieg informacji był sprawniejszy. Za 2 dni zaczyna się nowy rok. Czego Pan życzyłby sobie w tym nowym nadchodzącym roku? Moje życzenia będą wiązały się przede wszystkim z policją. Ja życzyłbym sobie, żeby moi młodzi policjanci, tak jak w tym roku, zdobywali wiedzę, żeby zdobywali doświadczenie, bo ten kapitał może w przyszłości procentować i będzie bardzo ważny dla obywateli naszego województwa i naszego miasta. Zresztą ten kapitał już widać. To są namacalne skutki. My rozpoznaliśmy wstępnie przywódców, organizatorów grup przestępczych, poznaliśmy struktury przestępcze, a w perspektywie życzyłbym sobie, i będzie to na pewno, żeby te nasze wiadomości znalazły miejsce w postępowaniach przygotowawczych, w procesach karnych. Życzyłbym policji sobie i przede wszystkim społeczeństwu, żeby było bezpieczniej. A bezpieczniej będzie wtedy, kiedy te nasze wysiłki, jeśli chodzi o dobre zorganizowanie policji, o zabezpieczenie techniczne, o podwyższenie poziomu wykształcenia policjantów, spełnią się. Bardzo Panu dziękuję we własnym imieniu. Dziękuję bardzo. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Rozmawiamy z komendantem wojewódzkim, starszym brygadierem Stanisławem Rusinkiem. Jaki był mijający rok 1993 dla strażaków naszego województwa? Mijający rok 1993 dla strażaków i ochrony przeciwpożarowej w województwie był rokiem pozytywnym. Zanotowaliśmy spadek interwencji straży pożarnych o 24%, co się wiąże za angażowaniem sprzętu i ludzi są niższe straty pożarowe. Jeżeli chodzi o rok bieżący, strażacy interweniowali przy gaszeniu 550 pożarach.
Również likwidowaliśmy zagrożenia pożarowe i inne zagrożenia w 152 przypadkach. Straty popożarowe wyniosły około 13 miliardów złotych. W wyniku akcji ratowniczych strażacy ugasili i uratowali mienie wartości 190 miliardów złotych. Gro pożarów powstaje i zdarzeń w mieście Chełmie, gdyż 25% wszystkich zdarzeń jest notowanych w mieście Chełmie. Mieliśmy również kilka trudnych pożarów. To niby zaliczam dwa pożary bagna bubnów w rezerwacie przyrody, gdzie uległo spaleniu ponad 600 hektarów powierzchni. Pożar lasu, gdzie spaliło się 22 hektary w jednym pożarze oraz dach w budynku szkoły techniko-rolniczego w Krasnymstawie. Jednak strażacy gro pożarów gaszą jako pożary małe. To są takie pożary, których powierzchnia w trakcie palenia jest do około 70 metrów kwadratowych. Również w sprawach organizacyjnych, kadrowych nastąpił postęp, bo przybyło nam 6 nowych oficerów, 2 chorążych. 1/4 załóg wymieniliśmy na ludzi młodych, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie i wysokie kwalifikacje zawodowe. Również mieliśmy znaczącą pomoc od pana komendanta głównego w dostawach sprzętu pożarniczego. Sprzęt dostaliśmy w roku 1993, sprzęt wartości 3 miliardy 122 milionów złotych, w tym 2 ciężkie wozy gaśnicze, 3 samochody do ratownictwa technicznego. Również mieliśmy i sponsorów. Przy skromnym budżecie komendy, który tylko wystarczy na zapewnienie pełnej gotowości bojowej ludzi i sprzętu i na płacenie bieżących rachunków, sponsorzy nam pomogli na zgromadzenie kwoty 733 milionów. Za te pieniądze kupiliśmy sprzęt na wyposażenie samochodów ratownictwa technicznego i ratownictwa drogowego. W dużej mierze pomagali nam samorządy, pan prezydent miasta Chełma, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i od zakładów pracy. Za tą pomoc chcę właśnie serdecznie podziękować tym wszystkim instytucjom zaangażowanym w wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej. Mieliśmy również znaczące wizyty w województwie. W miesiącu sierpniu na oddaniu do służby strażnicy w Siennicy Królewskiej Dużej gościliśmy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadiera Feliksa Dele. Również wspólnie z prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, panem Pawlakiem, który jest obecnie premierem. Na ćwiczeniach, które odbyły się w dniu 19 grudnia, które były relacjonowane przez telewizję kablową, obecny był pan zastępca komendanta głównego, pan starszy brygadier Maciej Schroeder. Wizyty te dokonały oceny funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochrony Przeciwpożarowej. Ta ocena jest wysoka, pozytywna. To mobilizuje nas jako strażaków do dalszej, wytrwałej pracy. Panie komendancie, za 2 dni zaczyna się nowy rok. Czego pan życzyłby sobie w życiu prywatnym i zawodowym w tym nadchodzącym nowym roku? Przede wszystkim strażakom życzyłbym i sobie, by rok 1994 nie był rokiem gorszym od mijającego, który był rokiem dobrym dla ochrony przeciwpożarowej i strażaków. Życzyłbym, by zostały wprowadzone przepisy wprowadzające krajowy system ratowniczo-gaśniczy, co wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi, no i przynajmniej wyposażeniem kilku ochotniczych straży, które wchodzą do tego systemu, w nowoczesny sprzęt. No, życzyłbym udanych wszystkich akcji gaśniczych przede wszystkim. No i tylu szczęśliwych powrotów co alarmowych wyjazdów strażaków do akcji. No a przede wszystkim zdrowia i strażakom, rodzinom strażakom i sympatykom strażackim. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Miejski Ośrodek Kultury w Chełmie po raz kolejny składa serdeczne podziękowania wszystkim swoim sponsorom i ofiarodawcom oraz osobom i instytucjom, które w różny sposób przyczyniły się do sprawnego i atrakcyjnego przeprowadzania naszych imprez. Życzymy im wszelkiej pomyślności w nowym roku oraz wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę. Popatrzmy i zapamiętajmy. Dzięki nim życie w naszym mieście stało się ciekawsze.
Żegnam się z Państwem i życzę szampańskiej zabawy w noc sylwestrową oraz dużo szczęścia w nowym roku 1994. Do widzenia. Szanowni Państwo, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych działa już na terenie naszego miasta. Ubezpieczenia wzajemne polegają na stowarzyszaniu osób i firm w celu wspólnego pokrycia powstałych wśród nich szkód. Składki u nas są najniższe, gdyż nie ma w nich elementu zysku. Każdy ubezpieczony jest członkiem naszego towarzystwa i ma udział w jego zarządzaniu. Zapraszamy do nas.